trafiłem! Słuchajcie, długo tak nie pojeździmy! Chyba, że masz dostęp do trójwymiarowego Nexusa! Albo do Gina! Chcecie poznać moje pierwsze życzenie? Jeszcze więcej pętli! Co by na dokończenie rozważań na stałym lądzie? A to nie jest stały ląd? Jedźcie za mną! A to się w ogóle da przed tobą? Smok? Nie wychodź z domu! Wielki rekin? Nie, moja droga. Zero wychodzenia, koniec z vlogiem i nagrywaniem. Żadnych rekinów. Ale ja się nie poddaję, bo chcę wam pokazać tę akcję z wielkim rekinem. Rekin już w natarciu! Mój wóz nazywa się Fast Fish, ale nie chcę nim karmić żadnego rekina. Nie widzę go. Czy ktoś oprócz mnie się boi? Tak! No, a myślałem, że to tylko ja. Czas na zastrzyk mikromocy! I w górę! Dzięki za pomoc, Draven! Hurra! I dałem! Świetnie! I gdzie on teraz jest? No, i jak on to robi? Mam pewien pomysł. Ale muszę pojechać do mega garażu. Okej, okay. My się zajmiemy rekinem, a wy z Dravenem obmyślajcie ten genialny plan. Robi się! Tylko szybko! Nasze auta nie są rekinoodporne! Zajmijmy czymś te zwierzaki. Ja biorę smoka, ty weźmiesz goryla. I spotykamy się przy najwyższej skoczni. Zrozumiałam. Ej, płomyczku. Uparzyłeś się? Ktoś tutaj ma za krótkie łapy. Draven, niebieski przystojniak i ja zbliżamy się. Jeszcze mały slalom i zaraz tam będę! Wzajemnie. Te dźwięki wydaje nasz tetra-wzmacniacz? To dlatego cały budynek się świeci! Używa tetra-płomienia, żeby wyssać energię z całego miasta! Dokąd mamy go zabrać? Na połów dzikich jesiotów! Suchary na dużej prędkości? Chcę więcej! Niech Queen się pośpieszy, bo za jakiś czas skończy nam się paliwo! Tak jak całemu miastu! Patrz! Dosłownie wysysa całą moc naszego Hot Wheels City! Do czego potrzebuje aż tyle energii? Nie mam pojęcia! Jest tak gorąco, że zaraz roztopi mi przewody! Musi używać pola kriogenicznego, żeby wyregulować temperaturę! Tak, ale komputery nie są przystosowane do ekstremalnych temperatur. Rekiny też nie. No, geniusz. Dziękuję. Z twoich ust to największy komplement. I wzajemnie. Ale po tym wszystkim znów będziemy wrogami. Arcywrogami. Może pomóżmy reszcie. Hej, jak to się stało? Przecież jestem najszybszym kierowcą w Hot Wheels City. Drugim najszybszym. Posprzeczamy się potem. Gdy rekin zbliży się do kogoś, niech reszta go taranuje. Nos to jego pięta achillesowa. W takich chwilach cieszę się, że oglądasz programy przyrodnicze. Niestety długo nie damy mu rady! Tak, jestem głodny. Tak bardzo, że zdaje mi się, że słyszę furgonetkę z lodami. Bo słyszysz? Zobacz. A to co za grat?
Nasza super chłodząco mrożąca furgonetka. Pewnie nie ma w niej wcale żadnych lodów. Queen dobrze mnie zna. Macie plan? Musimy go zwabić na samą górę i tam go zamrozić. Ja się tym zajmę. Naprzód, ekipo! Czyli co nam dokładnie da to całe schłodzenie rekina? Czy chodzi o to, że rekiny są ektotermiczne? Ekto... baba... wa, wa, wa? Ektotermiczne, to znaczy, że temperatura ich ciała zależy od temperatury wokół nich. Jeżeli uda nam się go schłodzić, nie będzie w stanie teleportować się pod ziemię. Kierunek to podniebny przejazd! Niezłe! Jest tak wysoko, że rekin będzie musiał podskoczyć, żeby nas dosięgnąć. Pokaż, co potrafisz, rekinku! Bierz go, Queen, szybko! Wasza Maria wraca do akcji. Co by na to, żeby nas tu nie było, kiedy zacznie się rozmrażać? Ktoś może ma ochotę na sushi? Może później. Mamy rekina, ale prawdziwa gruba ryba jest na wolności. Jeszcze. Nevard, idziemy po ciebie.